Witajcie w kolejnym mrówczym filmie, gdzie zajrzymy po raz kolejny do żniwiarek, dla których powstała arena, a w zasadzie dwie, w tym jedna lekko nietypowa, eksperymentalna. Zobaczymy, jak się sprawdzi, więc nie przedłużam, daj łapę i suba i zaczynamy! Na początek szybki unboxing i po raz kolejny mogę pochwalić zapakowanie paczki. I chyba po raz ostatni, bo dobre pakowanie w bardziej znanych sklepach już chyba stało się standardem. Zamówiłem sobie dwie areny, jedną mniejszą 10x20 cm i drugą dużą 20x30. W internecie, jak i u mnie w komentarzach, czytam często, że Mesor lubi dużo furażerować. Dlatego myślałem, jak im to zapewnić. Wiadomo, można by im dać po prostu 100 metrów zwiniętego węża, ale nie bądźmy barbarzyńcami. Drugim moim pomysłem, który na pewno będzie miał 100 razy lepsze walory estetyczne i sztucznie zwiększy robotnicą powierzchnię na poszukiwania, było właśnie podpięcie przed właściwą areną mniejszej i wypełnienie do samej pokrywy mchem. Oczywiście wcześniej wysuszonym i dodatkowo poddanym obróbce termicznej. A skąd ty tyle tego masz? Pracowałem w rozlewni jogurtów, jak mnie wywalili, to powiedzieli, żebym sobie je zabrał. Ty po prostu byłeś za dobry do tej roboty. W ten sposób uzyskałem setki możliwych tras we wszystkich kierunkach i małe wyzwanie dla mróweczek. Dużą arenę urządzę w sposób dość standardowy. Podłoże wypełni wcześniej wypieczony w piekarniku żwir. Po rogach umieścimy kawałki gniazda kartonówki, na sam środek jakiś mech i wszystko obłożymy nasionami na włoci, które mrówki uwielbiają. Na to dołożymy tu więcej naszych polnych nasion, na przykład mniszek, czy jakieś kłosy traw i zbóż będziemy testować, których warto zrobić większe zapasy na zimę. Całość spinam wężykami, dodatkowo lekko zabezpieczonymi izolacją, które może trochę wydłużą ich odporność na szczęki mrówek. W tym odcinku to już wszystko, jak sprawdzi się mech, czas pokaże. Jak oceniacie efekt końcowy, piszcie w komentarzach, zostawcie suba, by nie przegapić kolejnych odcinków i do zobaczenia!